Sięgamy do Ewangelii Łukasza i czytamy w 4 rozdziale od wersetu 16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu zwój proroka Izajasza, a otworzywszy zwój, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. I mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy tak, iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Niezwykła historia. Przyjrzyjmy się jej tak pokrótce. Jezus rozpoczyna swoją służbę i przychodzi do Nazaretu. Nazaret to miasto, w którym się wychował. Miasto, dużo powiedziane, miasteczko. Dzisiaj powiedzielibyśmy zapyziała dziura. Wszyscy wszystkich znali. I jego znali. Widzieli go tam przez niemal 30 lat. Widzieli, jak z dziecka stawał się mężczyzną. Widzieli, jak pracował. Widzieli go w synagodze. Czytamy, że miał taki zwyczaj, żeby udawać się w sabat do synagogi. I nagle przychodzi on trochę w innej roli. Oni już wiedzieli, że w tym człowieku mieszka jakiś nadzwyczajny duch. Oni już, jak sami powiedzieli, słyszeli, że w Kafarnaum Jezus dokonał cudów. Więc można się spodziewać, że zebrało się, jak się to popularnie mówi, całe miasto w tej synagodze i czekali, co się stanie. Jezus wziął do ręki zwój proroka Izajasza. Z 11 rozdziału i 2 wersetu zaczął czytać. Słyszeliśmy, jak zaczyna od słów: Duch Pański nade mną. Izraelici doskonale wiedzieli, że jest to mesjanistyczny tekst. I na pewno w synagodze czuć było napięcie. Czy
przecież to jest syn Józefa. Czego on chce? Kiedy zwój został na powrót zamknięty, Jezus usiadł. W synagodze, jak czytamy, wszystkie oczy były w Niego wpatrzone. A Jezus powiedział to, czego z jednej strony spodziewali się usłyszeć, ale jednocześnie wiedzieli, że kiedy to usłyszą, to muszą zareagować. I to negatywnie zareagować. Jezus powiedział: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu przyświadczali i dziwili się. Dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust Jego. I użyli argumentu, który wiadomo było, że użyją. Przecież to jest syn Józefa. Zwróćmy uwagę, że Jezus powiedziawszy te słowa wypełniły się dzisiaj, powiedział wyraźnie, gdzie się wypełniły. W uszach waszych. Serca tego zgromadzonego tłumu było nieporuszone. Ale uszy tak, owszem, słyszały. Słyszały i reagowały. Oni nie godzili się na to, co usłyszeli. Nie mieli zamiaru się z tym pogodzić. Ich serca były pełne buntu, złości, a za chwilę się przekonamy, że gniewu i wściekłości. Można powiedzieć, że ta wściekłość narastała w tych ludziach powoli jak fala, aby w końcu wylać się z nich do tego stopnia, że pochwycili Jezusa, wypchnęli Go poza miasto i chcieli Go zrzucić ze skały, na której miasto było zbudowane. To słowo, które prorok Izajasz zapisał, dzisiaj wypełniło się w waszych uszach. Wiecie, to jest straszny sąd. Słyszycie, ale niczego nie rozumiecie. Słyszycie, ale nieporuszone są wasze serca. Ileż to razy my słyszymy różne rzeczy? Ile razy Słowo Boże jest głoszone pod naszym adresem, także pod naszym adresem? Słyszymy, ale nie chcemy usłyszeć. Jedyna reakcja, jaka się pojawia, to jest reakcja złości, pogardy, gniewu, wściekłości. I gdybyśmy tylko mogli, to byśmy tego, który mówi te słowa, dosłownie zabili. Ale ponieważ nie możemy tego zrobić, to jesteśmy pełni wściekłości. Bóg do nas mówi. Czasami mówi do nas rzeczy, które bardzo precyzyjnie dotykają ukrytych naszych grzechów. Które bardzo precyzyjnie wywodzą na światło to, co chcemy, aby pozostało w ciemności. Mówi do nas rzeczy, które no tak naprawdę są oskarżeniem. Mówi do nas rzeczy, które przedstawiają nas zupełnie inny sposób, niż chcielibyśmy być przedstawieni. Na zewnątrz uśmiechnięci, na zewnątrz mili, sympatyczni, ciepli, ale w środku pełni zła, grzechu, wściekłości, oszustwa, kłamstwa, a Bóg mimo wszystko mówi do nas i chce z nas wyciągnąć to zło, aby zostało wyrzucone precz na śmietnik. Abyśmy byli uratowani. Ludzie w Nazarecie byli dokładnie tacy sami. Dokładnie tacy sami. Zaczęli kpić z Niego. No tak. Słyszeliśmy, że w Kafarnaum, tam daleko coś się zdarzyło, ale tu jest Nazaret. Pokaż nam, co potrafisz. Trochę to wygląda jak cyrk. Pokaż nam jakąś sztuczkę. To są zwyczajne kpiny. Ci ludzie obrażali Jezusa,
ponieważ ich serca były twarde i nieczułe. Jezus im powiada prosto w oczy: żaden prorok nie jest uznawany w swojej ojczyźnie. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby jakikolwiek prorok był szanowany, był kochany, ceniony, ale zawsze był znienawidzony. Oni to dokładnie wiedzieli, ponieważ pamiętali losy chociażby Jeremiasza, Eliasza, Elizeusza. Pamiętali losy Daniela, Ezechiela. To nie były losy szczęśliwych ludzi z punktu widzenia rzymskiego życia. To byli ludzie pogardzani, znienawidzeni. Próbowali ich przodkowie zamordować. Jezus im to właśnie mówi. Prorok nie jest uznawany w swojej ojczyźnie. Ale Jezus powiedział jeszcze dwie rzeczy, które doprowadziły do wybuchu wściekłości. Powiedział tak: pamiętacie czasy proroka Eliasza i pamiętacie, jak z powodu głodu wielu ludzi w Izraelu było głodnych i umierało z głodu. Wiele wdów nie miało co jeść. A pamiętacie, do której wdowy został posłany Eliasz? Nie był posłany do ludu Izraela. To była kobieta, która pochodziła z pogan, Sarepta Sydońska. I drugi przykład im podaje. A pamiętacie Elizeusza i jego czasy? Ilu ludzi wtedy w Izraelu było trędowatych? A kto został uzdrowiony? Syryjczyk, Naaman. W tym momencie oni już nie wytrzymali. Powstali wzburzeni, wściekli, wyrzucili Jezusa z synagogi i prowadzili go na śmierć. A z jakiego powodu, można zapytać? Bo Jezus im powiedział tak: słuchajcie, drodzy bracia Izraelici, wy uważacie się za wierzących? A pamiętacie czasy Eliasza, Elizeusza? Komu wtedy Bóg okazał błogosławieństwo? Wam? Nie, poganom. To poganie wtedy odebrali błogosławieństwo, nie wy. I oczywiście oni doskonale wiedzieli dlaczego. Wiedzieli o Eliaszu, o tym jak się skarżył przed Bogiem, że wszyscy odeszli od Boga, że on sam jeden już pozostał wierny, a jeszcze do tego wszystkiego chcą go zabić. Wtedy Bóg powiedział Eliaszowi: spoko, spoko Eliasz. Jeszcze jest 7000 takich jak ty. Czasami nie warto się nad sobą rozczulać i czasami nie warto widzieć siebie w czarnych barwach, ponieważ Bóg ma swój plan i Bóg ten plan realizuje. Nie przejmujmy się aż tak bardzo sobą. Przejmujmy się, ale wolą świętego, żywego Boga, a nie sobą. Nawet jeżeli stracimy życie, nawet jeżeli stracimy wszystko, co posiadamy, dla Boga nie ma najmniejszego problemu, żeby to wszystko odbudować. Popatrzmy na Joba, jak to się tam właśnie potoczyło. Dlatego nie przejmujmy się zbytnio sobą. Wiem, co mówię, ponieważ mógłbym być z tej grupy ludzi, którzy ciągle nad sobą jęczą i ciągle narzekają na swój los. Ale nie robię tego. Nie ma powodu i nie mam takiej potrzeby, ponieważ Bóg jest ponad wszystko. Ponieważ to Jego wola jest najważniejsza, a nie ludzkie samopoczucie. Czasami mówienie ludziom prawdy prosto w twarz jest bardzo trudnym zajęciem. I naprawdę trzeba być wielkim człowiekiem, żeby ludziom mówić prawdę prosto w oczy. Dlatego, że grozi to często śmiercią. Często grozi to śmiercią. Ludzie nienawidzą prawdy. Nienawidzą prawdy o sobie. Nienawidzą tej prawdy, którą ukrywają głęboko w swoich sercach. Nienawidzą tej prawdy, którą skrywają w ciemnościach. Nienawidzą prawdy o tym, co robią wtedy, kiedy nikt nie widzi i nikt nie słyszy i co knują wtedy, kiedy nikt nie widzi i nikt nie słyszy.
są przerażeni wtedy, kiedy Bóg zaczyna taką prawdę odkrywać. I wtedy jedyna rzecz, która pozostaje, to zabić tego, który mówi prawdę. Bo tylko tak można prawdę zatrzymać. Tylko tak można prawdę zablokować. Ale Jezus został posłany, jak powiedział, aby zwiastować ubogim dobrą nowinę. Aby ogłosić jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Aby uciśnionych wypuścić na wolność. Aby zwiastować miłościwy rok Pański, bo takie było zadanie Mesjasza. To miało cechować Mesjasza. I dopóki to wszystko się nie stało, nikt nie miał prawa tknąć Jezusa. Więc jeśli czasami przyglądamy się różnym sytuacjom i widzimy, jak Boży ludzie giną, to musimy mieć świadomość, że widocznie wcześniej wykonali wszystko, co Bóg chciał, aby wykonane zostało. I oto Bóg uznaje, że jest już ich czas. Czas powrotu do domu. Nie ma powodu, żeby nadal przebywali na wrogim świecie. Oni wykonali swoją pracę. Jezus wykonał swoją służbę, a kiedy ją wykonał, to wtedy Bóg pozwolił, aby Jego Syn zawisnął na krzyżu. Jeśli jesteś sługą Pańskim, jeśli chcesz Bogu służyć, to skoncentruj się na tym, na czym się powinien skoncentrować, czyli zwiastuj dobrą nowinę, czyli ogłaszaj jeńcom wyzwolenie. Spraw, aby ślepi zobaczyli prawdę. Spraw, żeby uciśnieni, związani grzechami, związani strachem, związani nienawiścią, zostali wypuszczeni na wolność. Głoś, że Bóg miłuje się nad ludźmi, że Bóg wylewa miłosierdzie i jest to do pewnego czasu. Ten czas zakończy się, kiedy każdy z wybranych i powołanych do tego pogan znajdzie się w Królestwie Jezusa Chrystusa. Kochani, nie przejmujcie się sobą zbytnio. Pozostawcie troskę o siebie Chrystusowi. Chrystus zadba o was. Chrystus jest wspaniałym, wiernym, cudownym Zbawicielem. Jemu i tylko Jemu należy się chwała i cześć. Amen.